10 najgorszych państw dla mężczyzn. Dziś będzie zarówno o państwach, jak i mniejszych plemieniach, czy też grupach etnicznych, które są bez wątpienia najgorszym miejscem do życia dla mężczyzn. Zapraszam Was również na odcinek Najgorsze państwa dla kobiet. Link w opisie. Uprzedzam, wiele materiałów pochodzi ze strony turystyka.wp.pl. Mateusa. Mateusa to plemię z Papuji Gwinei, praktykujące rytuał oczyszczania mężczyzn od wpływu kobiet. Żeby móc nazwać się pełnoprawnym mężczyzną tego plemienia, trzeba pomyślnie przejść rytuał krwi. Najpierw zabiera się chłopców w miejsce, gdzie nie ma żadnych kobiet z plemienia, a następnie poddaje serii bolesnych zabiegów, które mają ich oczyścić z damskich wpływów. Najpierw wkłada im się do gardła dwa kawałki drewna, które powodować mają wymioty i oczyszczenie żołądka. Następnie wkłada im się do nosa cienkie wiązki trzciny, żeby spowodować krwawienie i dalszy etap oczyszczenia. W ostatniej fazie nakłupa się im język, co ostatecznie kończy dzieciństwo i rozpoczyna dorosłe życie. Aborygeni, czyli rdzenni mieszkańcy Australii, obecnie aborygeni zamieszkują głównie słabo zaludnione i nieurodzajne obszary Australii Zachodniej. Liczna populacja aborygenów zamieszkuje także uboższe przedmieścia wielkich miast. Dziś Aborygeni w wersji całkowicie pierwotnej właściwie nie występują, ale warto poznać określenie subincyzja. Jest to zabieg polegający na wykonaniu nacięcia wzdłuż męskiego członka od nasady do cewki moczowej. Był to element obrzędowej inicjacji młodzieńców. Zabieg przeprowadzono jako dopełnienie rytuału obrzezania. A w jego następstwie mężczyzna oddawał mocz w pozycji kucznej. Poza Australią, subincyzję stosowano w nielicznych regionach w celach leczniczych, m.in. na Fidżi, dla upuszczenia krwi oraz w Amazonii dla usunięcia pazożytniczej rybki, która może wślizgnąć się do cewki moczowej. Jednakże to właśnie borygeni robili to nie z celów zdrowotnych, ale właśnie dla celów rytualnych. Vanuatu. Wonula tu to położone na zachód od nowej... Kaledonii, państwo złożone z 83 niewielkich wysp. To właśnie tam młodzi mężczyźni osiągający wiek dojrzałości muszą dać dowód swojej odwagi. By to uczynić, wchodzą na drewnianą konstrukcję i skaczą na linię. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że nie ma to nic wspólnego z bezpiecznymi skokami. Lina zazwyczaj jest za długa, wówczas w najlepszym przypadku chłopak ląduje głową na ziemi z połamanymi rękami. Właściwie zazwyczaj uderza głową. W ziemię, a następnie odbija się w górę. Na dodatek sznur jest sztywny, co powoduje koszmarne kontuzje nóg czy kręgosłupa. Demokratyczna Republika Konga, drugie co do wielkości państwa Afryki, położone w jej środkowej części w dorzeczu rzeki Kongo, u której ujścia posiada 37 km dostępu do Oceanu Atlantyckiego. Agencja Reutera 8 sierpnia 2002 roku przedstawia dramatyczną sytuację w państwie. Kanibalizm, gwałty, tortury i porwania. To wszystko było stosowane jako broń w niedawnych walkach w Kongu. Jak ustalono, sprawcami tortur i gwałtów byli bojownicy popierający m.in. przez Ugandę Ruch Wyzwolenia Konga i podobne organizacje. To oni wycinali serca inne narządy swoim ofiarom i kazali je rodzinom je zjeść. Jedną małą dziewczynkę zabito, pocięto na małe kawałki i zjedzono, mówiła rzeczniczka ONZ. Wojnie, która wybuchła w 1996 roku, gdy sąsiedzi Konga postanowili obalić dyktatora, w ciągu ostatnich czterech lat zginęło około 2 miliony osób. Mężczyźni albo stają się ofiarami bojowników, albo jako dzieci są rekrutowani do walczących oddziałów. Tam czeka ich ostre pranie mózgu i odczłowieczenie. Somalia. Państwo w południowo-wschodniej części Afryki położone na Półwyspie Somalijskim. Od 1991 roku w Somalii trwa wojna domowa. Obecnie kraj jest w stanie faktycznego rozpadu, a rząd kontroluje tylko niewielkie skrawki jego terytorium. Panuje tam kompletny głód. Mężczyźni muszą prowadzić życie w skrajnych warunkach do klęski. Przyczyniła się także niepewna sytuacja bezpieczeństwa i związany z nią ograniczony dostęp organizacji humanitarnych do poszkodowanych. Niektóre rejony znajdowały się bowiem pod kontrolą grup związanych z Al-Kaidą. Mężczyźni podejmują próby zarabiania jako piraci. Ogólnie zjawisko przestępstw piratów somalijskich nie jest wynikiem przestępczej działalności, ale kryzysu, jaki dotknął Somalię. Czego nie ukradniesz, tego nie będziesz miał i wszyscy sobie świetnie z tego zdają sprawę, dlatego do piratów somalijskich nie strzela się z ostrej amunicji. Tylko z armatek wodnych, i dlatego piraci somalijscy rzadko zabijają ludzi, zazwyczaj porywają, okradają i wypuszczają, czasami decydują się na niewielki okup. W Somalii przestępczość stała się codziennością to ich jedyna droga do przetrwania. Wodabę jeden z ludów Afryki należący do grupy etnicznej Fulbe. wodaby żyją jako wędrowni pasterze, praktykują poligamię, a w kwestii związków czy rodziny to kobiety mają decydujący głos. Poza tym mogą one przed ślubem uprawiać seks z kim chcą bez żadnych skrupułów, zresztą po ślubie też. Nieurodziwi mężowie muszą akceptować zdrady swoich żon, a także wychowywać dzieci, które zostały spłodzone przez atrakcyjniejszych mężczyzn. No i właśnie, co ciekawe, Wodabe nie decyduje o męskości, siła czy umiejętności, ale właśnie uroda. Na przykład najważniejsze tańce podczas ich świąt wykonują najpiękniejsi mężczyźni. Kryteria, jakie trzeba spełnić, aby się zakwalifikować, to delikatna linia nosa, gładka cera czy długa szyja. W skład jury wchodzą trzy kobiety. Wybrany przez nie amant może w drodze wyjątku wy Wybrać sobie partnerkę. Mosuo, grupa etniczna w Chinach zamieszkująca prowincje Yunnan i Sichuan. Mosuo nie są uznani przez władze Chińskiej Republiki Ludowej za odrębną mniejszość narodową, ale należą do innej mniejszości narodowej, Naxi posługują się dialektem na i właściwie to ich odróżnia. Najbardziej niezwykłym aspektem kultury Mosło jest praktyka tak zwanego chodzonego małżeństwa. Związek ten polega na tym, że zarówno mężczyzna, jak i kobieta na stałe mieszkają w swoich domach rodzinnych, a mężczyzna, zaakceptowany przez kobietę, odwiedza ją po kolacji i zostaje u niej na noc, po czym wraca do swojego domu rano. Dzieci powstałe z takiego związku są dziećmi kobiety i są wychowywane przez jej rodzinę, a więc przez jej siostry, braci i innych mieszkańców domu. Rozstanie się kochanków nie ma więc wpływu na ich sytuację. Para nie jest złączona żadnymi więzami ekonomicznymi. Chodzone małżeństwo oparte jest wyłącznie na miłości i wzajemnej atrakcyjności. Członkowie rodziny nigdy, poza trzema rzadkimi wyjątkami, nie wyprowadzają się z domu rodzinnego. Te wyjątki to założenie przez córkę nowego domu, gdy rodzina jest zbyt duża, wyprowadzenie się córki do rodziny, w której brakło kobiet, czy też wyprowadzenie się syna do rodziny, w której brakło mężczyzn. Kasi, grupa etniczna w indyjskim stanie Meghalaya, posługująca się językiem Kasi. W odróżnieniu od większości wspólnot indyjskich, wśród Kasi zachowało się dziedziczenie matrylinearne. Pozycja kobiety jest bardzo wysoka. Po ślubie mąż przenosi się do domu żony, zaś domem rządzi babcia. Zdarza się, że Panowie nie mają prawa uczestniczyć w spotkaniach rodzinnych lub są trzymani na dystans od dzieci. Ich zadaniem jest pracować i przynosić pieniądze. Kobu. Grupa etniczna zamieszkująca w wyżyny środkowej Sumatry. Kobietom wolno wyjeżdżać poza wyspę i odkrywać świat, uczyć się i pracować, by potem bogatsze o doświadczenia mogły wrócić do ojczyzny i kontynuować swoje aktualne życie to na nich, a nie na mężczyznach spoczywa obowiązek zapewnienia odpowiedniego statusu majątkowego rodziny. Oznacza to także, że mężczyźni są od nich niemal całkowicie zależni. Dzieci należą przez całe życie do matki, otrzymują jej nazwisko, przywileje oraz, co najważniejsze, majątek. Super Shea Iceland, a na pierwszym miejscu perełka, bo najwyraźniej niektórym kobietom brakuje świata bez mężczyzn. Amerykańska bizneswoman Christina Roth podczas wakacji w Malibu znała, że pani podczas urlopu chcąc zaimponować mężczyznom za bardzo przejmują się wyglądem. Kupiła więc sobie wyspę w Finlandii, na którą zaprasza tylko płeć piękną. Na nie kobiety mogą się wyciszyć i skupić wyłącznie na sobie. Docelowo Super Shea Island ma być ekskluzywnym kurortem ze spa, zajęciami jogi czy warsztatami kulinarnymi. Na miejscu zero makijażu, pięknych fryzur, no i oczywiście zero mężczyzn. Krystyna nie wyklucza, że w przyszłości podczas wakacyjnych turnusów turystki będą mogły przyjmować gości płci przeciwnej. To jednak odległy plan. Wszystkie osoby chętne, by wypocząć na fińskiej babskiej wyspie, będą musiały wcześniej wypełnić formularz na stronie internetowej. A wiecie dlaczego kobieta wybrała na żeńską wyspę w Finlandię? Bo stamtąd jest jej mąż. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu o czym chcecie kolejną dyszkę oraz koniecznie zapraszam Was na kanał Światowa Historia i Drama TV. Trzymajcie się. Cześć.